Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Kilka rzeczy trzeba sobie w dzisiejszym odcinku będzie ogarnąć. Dlaczego? Nowy tryb Halloween wychodzi tuż niedługo, bo do 17 będziecie mogli sobie właśnie pograć w nowym trybie, chociaż taki, jak mówiłem, wcześniej odgrzewany kotel, bo na bazie Mirny został zbudowany nowy tryb, no i zmiany na mapach. Dwie bardzo interesujące mapy zostały zmienione. Overlord, moim zdaniem, bardzo cholernie irytujący do grania, jeżeli grasz mamutem, no i oczywiście jest też auto. Strada. Weźmiemy się za to po kolei, przejdźmy do trybu Halloween. Ok, więc Halloweenowy projekt 2024, projekt Babylon, to już nie jest mierny, tak jak mówiłem wam sekundę temu, rusza 17 października. Więc już od 17 października będziecie mieć opcję właśnie zagrania tego nowego trybu. Tutaj się pomyliłem, znaczy pomyliłem. No po prostu zgadywanki były, tak? Będziemy mieć ten podstawowy tryb, o którym wiedzieliśmy wcześniej, czyli tryb klasyczny, żeby pokonać te czołgi Echa, używając Miriam, aby zasilić swoje zdolności i stawić czoła bosowi, czyli ten tryb klasyczny, gdzie chodzimy, zbieramy i przenosimy się do następnego etapu. A drugi tryb, ostatni bastion, brzmi tak: chronić placówkę badawczą Babylon, odpierając nadciągające fale wynaturzonych czołgów echa. Okej, okay. ciekawe, czyli to będą takie fale wrogów, które będą nas zalewać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba był jeden taki Halloweenowy tryb. Gdzieś po drodze. Przejdźmy sobie niżej. W tym roku w wydarzeniu dostępny jest dodatkowy tryb: Ostatni Bastion i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj będziemy mieć w sumie nowy, fajny tryb. Skąd fajny czy fajny, ja tam lubię, jak jest za dyma i jest dużo się dzieje, więc dla mnie to będzie po prostu duży plus. Miriam wysyła fale swoich monstrualnych czołgów do naszej rzeczywistości, aby je pokonać. Używajcie czołgów średnich i ciężkich oraz niszczycieli na ósmym poziomie ze swojego garażu, ale ze specjalnymi zdolnościami. Czyli rozumiem, że będziemy mogli grać sobie zwykłymi czołgami, nie będziemy mieć przypisanych maszyn, tylko możemy sobie wziąć jakąkolwiek ósemeczkę i nią pograć. I pytanie brzmi, jak to się będzie padało właśnie na to, żeby sfarmić expa, bo być może będzie można coś podekspić. Interesujące na pewno wam powiem w nadchodzących materiałach. No i tutaj macie Nergala, czyli Crashera. Nergal będzie po prostu ze skinem, nie wiem czy wiecie, już są podobne skiny, które wyglądają gdzieś tam klimatycznie lub są zbliżone, po prostu do tego Nergala, czy też Crashera. No to na pewno Udes, nie wiem czy pamiętacie tego Udesa trochę jak Frankenstein, gdzieś tam polepiony. Uruchom silnik, co to robi? O, będzie jechał. Okej. Okay. Okej. Okay. Woda się dźwięku nie ma, co? Posłuchałbym sobie, no to uruchomiliśmy silnik, a od głosu, dźwięków tutaj, od głosów i dźwięków tutaj nie ma za bardzo. Crusher wygląda specyficznie, wygląda obrzydliwie, umówmy się. Nie jest to jakoś pięknie wyglądająca opływową maszyna, no ale nie każdy człowiek też tak wyglądał. Średnie uszkodzenia 350 na bombę. Mamy penetrację 215, 252, czyli tak ok. Szału nie ma, ale jest okej. Okay. Kąty opuszczania lufy 10 stopni, pancerz 230, pancerz wieży 230... Jak Crusher wyjdzie, ja tutaj nie będę się skupiał na razie nad kraszerem w tym momencie. Zajmiemy się nim dopiero wtedy, kiedy będę mógł nim zagrać i wrzucę Wam filmik oczywiście na YouTube'a. Mamy trzy, kochani, nowe bossy. Ten stary, którego mieliśmy wcześniej w Mirny, o ile dobrze pamiętam, to jest ten. Zobaczcie, tutaj jest kolejny, wyglądający jak trochę taki, nie wiem, trochę taki AMX. M4 z jakimiś tam kryształami wychodzącymi, spotkał Łuba do wieży, więc ciekawie. No i tutaj, ha, tutaj to już jest totalny wizowy kosmos. Ja bym z takiego działa dostać, po prostu nie chciał. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym nowym trybie, czy jesteście zachęceni po obejrzeniu właśnie filmiku do zagrania tego nowego trybu. Ja na pewno będę grał, jeżeli będziecie potrzebować jakiegoś samouczka, to może jest źle powiedziane, ale jakieś tam wsparcia ode mnie, jak zrobić ten tryb, czym grać, jakimi czołgami. Albo jak się ustawić, co robić w danym momencie, dajcie znać. Ja taki filmik na pewno nagram, żebyście mogli się na czymś po prostu wzorować. Moi drodzy, mówiłem Wam, że nie będziemy zajmować się Crusher'em na no, poważnie, że dopiero gdy go e, ogram troszkę, to się za niego wezmę, ale rzućmy chociaż okiem na te e, statystyki bazowe plus pancerz, bo to może być interesujące dla niektórych ludzi. 2500 dpm e, jest ok. po tym względem Crusher jest naprawdę ok. 350 na bombie, tam 250 na goldzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, 0,33 rozrzutu mamy z wentylacją, nie jest źle i 2 sekundy Czasu, celowanie, pytanie jaką to ma stapkę, jak to faktycznie będzie wyglądało w ruchu. No a tutaj dochodzimy do creme de la creme, czyli maksymalna prędkość na godzinę. 29 km w turbo różowym. Nie fajnie. 15 rewersa, więc jest ok. Ehm, pytanie brzmi, czy ten żołg w dzisiejszych randomach będzie w stanie dojechać do czegokolwiek? O, Kamo, zapomnijcie. Ehm, maksymalny zasięg widzenia 418 z załogą na maksa, no i też wentylacją. Czyli tutaj trochę ślepawo można byłoby powiedzieć 1400 HP bez żadnego innego modułu. Ehm, popatrzmy na pancerz. Pancerz jest tutaj bardzo ciekawy. Weźmy, może, sobie sam visual, czyli ten model wizualny. Side scrapa, tym cholera jasna nie zrobisz, bo wszystko tu cię będzie biło. Oj, 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 oj. A jeszcze jak weźmiemy sobie kąt, zrobimy tak, żeby coś podbijać na tego sajdzika, no to powiem wam, że niekoniecznie musi być kolorowy, więc to nie będzie czołg do grania na sajdzie. Absolutnie nie. Będzie to wręcz. Zabronione, więc będziemy musieli wyjeżdżać przodem, może łapać coś na gąski. Słuchajcie, mi się wydaje, że jak będziemy sobie wyjeżdżać bokiem, to ludzie będą strzelać tutaj za zero. Będą się dawać łapać na gąski. Tylko pytanie brzmi: czy wtedy nie będziesz musiał zrzucić wenty? Będziesz musia... Będziecie musieli zrzucić po prostu wentę za HP, bo to będzie wymagane. Więc i łapanie na te przednie gąski, przynajmniej na początku będzie dobrym pomysłem, No popatrzmy na dolną płytę, no jakieś szóstki czasami podbijasz, no i górna płyta jest okej, okay. moim zdaniem jest okej, okay. nie jest szałowa, ale też dużo pestek od takich ósemek bez golda, czy nawet niektórych z goldem, będzie to dingało, no i teraz ta wieża, słuchajcie, no wieża jest zrobiona naprawdę dobrze, tutaj nie możemy się doczepić niczego, no jest koszmarnie upancerzona, ale... Spoty. Dwa te takie cypelki, które tutaj widzicie, to jest jeden, to jest drugi, no i jeszcze tam kolejne dwa włazy, które chyba już i tak i tak raczej nikt mierzyć nie będzie, raczej będą się ludzie skupiać na tych dwóch cyplach, więc miejcie to na uwadze, że też właśnie takie cypelki, wixpoty są. Czy to będzie genialna, super maszyna do grania na, na randomie czy nagle wszyscy Przyjdą grać crasherem i będą się tym niesamowicie dobrze bawić? Nie, ale czy ten czołg ma dobrą depresję? Działa na przykład minus 10 stopni, zobaczcie, więc całkiem spoko. Być może na niektóre pozycje na nawierzę będzie ok. Będzie to też czołg darmowy, więc proszę, bądźcie wyrozumiali. Chociaż z tego co pamiętam, ten czołg był lepszy, ale dostał nerfa. Jesteście napaleni na crashera? Dajcie znać w komentarzu. No to lecimy głośno. Hello.

Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z Was grał w falauta, jedyneczkę, dwójeczkę, albo nawet już te nowsze trujeczkę i czwórkę, jak i całą resztę, to chyba wiecie, do czego tutaj jest nawiązanie. No, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajny ukłon. Bardzo fajnie to wygląda. Ja się mega, mega jaram, bo dla mnie to jest powiązane ze wspomnieniami. okej, okej okay. Bardzo fajnie Czyli będą... będą tego typu anomalie właśnie w tym trybie Ok Ciekawe Część z nich była już wcześniej, na pewno. Okay. <laughs> Musisz się na to uważać, ja się dałem nabrać za pierwszym razem. Słuchajcie, dałem się nabrać za pierwszym razem. Bardzo fajny trailer. Bardzo fajny trailer, taki zachęcający do tego, żebyś sprawdził, co będzie właśnie w tym trybie, jak to wszystko będzie wyglądało, jaki to będzie mieć klimat. Więc moim zdaniem tutaj te intro początkowe i teraz dalsza część tego filmiku krótkiego. Całkiem dobrze połączona, fajnie ze sobą kontrastująca. Okej. Okay. Tutaj jakaś zmiana, definitywnie. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy widzicie su. Więc tutaj Wargaming przygotowało dla nas dużo, dużo fantów. Też jako nagrody dajcie znać, czy Wam się w ogóle ten tryb podobał, czy niekoniecznie, ale będą też nowe bossy i zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Tylko zobaczymy filmik do końca. O, jestem ciekaw. Czy mi się na przykład nie znudzi od razu. Proszę bardzo, 17 rusza na serwerze europejskim, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Być może pogramy razem z widzami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I teraz pokażę Wam. Swoje tajne pliki, które jeszcze nie wyszły, ale być może wyjdą za jakiś czas. Jaki jest problem z mapą Overlord? Słuchajcie, problem z mapą Overlord jest taki, że dostęp do linii 1-2 przeważnie jest tylko i wyłącznie przez pasywnie grające te deki. Po jednej i po drugiej stronie. Problem jest taki, że tutaj mogą grać tylko praktycznie czołgi ciężkie, które też mogą nie mieć łatwego życia. Dlaczego? Dlatego, że sobie jedziesz taką plażą, mamuty sobie zjeżdżają na dół, no i pytanie brzmi: trafisz na te degi, które cię stopują, albo trafisz na dużo większą ilość czołgów ciężkich przeciwnika. Granie tej strefy rzadko kiedy oddaje. Dlaczego? Dlatego, że niszczyciele czołgów siedzą sobie tutaj i od razu jak się wychylisz, żeby walczyć z wrogimi czołgami ciężkimi, dostajesz bomby stąd i bomby. Stąd grając po drugiej stronie Więc nie jest po prostu łatwo Granie środka mapy jest bardzo ryzykowne Tutaj macie oznaczone Ja bym tutaj raczej nie się nie wychylał Bo wszędzie jest snajpa Tak samo tu, tak samo tu, tak samo tu No nigdzie się takim czołgiem ciężkim Przeważnie jeżeli nie masz jakiegoś dobrego pancerza na wieżę Wychylić nie możesz Granie tej strefy też jest mega ryzykowne Czołgi lekkie posiadają CVS-a Spotują was łatwiej przez krzaczki Często podejdziesz do krzaczka i już dostajesz tubę Brakuje w tym momencie miejsca do rozciągnięcia tej mapy na zerówkę, i tutaj jest ciekawa sprawa, co Wargaming postanowiło zrobić. No i przejdźmy sobie do Overlord'a. Zobaczcie, tak wygląda to teraz. Czyli mamy tę rozciągniętą plażę. Tutaj mamy te snipe spoty z jednej i z drugiej strony na te czołgi ciężkie, które się tutaj będą próbowały bić. A wiecie, że to często wypada bardzo źle. I zobaczcie, jak wygląda zmieniony właśnie kraniec tej mapy na linii 1-2. Cyk. Zabrali całą plażę. No, zalało tutaj ostro i zostawili całkiem fajnie. Jeden podjazd tylko i wyłącznie, chociaż te jest najpspoty mam nadzieję, że zostały tutaj gdzieś delikatnie zmienione. Liczyłbym na to, że. Coś się w tym miejscu zadziało, no ale już tutaj będą raczej zmuszać nas, tak, do grania tej miejscowej. Jeżeli tutaj te przestrzały będą jeden do jednego takie jak były, no to jakoś super i może i nie będzie się grało, ale ciągle nie będziecie mieć takiego momentu, w którym te chateczki sobie uciekły na dół i nie macie do nich dostępu, które muszą przejechać często pustą flankę z jednej lub z drugiej strony, bo na przykład jedna drużyna w ogóle nie pojechała na dół, druga pojechała w całości, robią się duże problemy, w momencie kiedy twoje mamuty spędzają za dużo czasu na dole, farmią ci górę, no i już przegrałeś tak naprawdę rundę, bo masz minus 4 czołgi i nic zrobić nie możesz. Zobaczcie moi drodzy jak to wygląda od tej strony, i tutaj cyk, znowu został tylko jeden podjazd, być może łatwiej się tutaj będzie wszystko spotowało, zobaczymy, może będzie można zagrać po prostu agresywnie, nie martwiąc się o to, że coś Wam z dołu podjedzie, zobaczcie to jest zrobiony przejazd z jednej i z drugiej strony właśnie w ten dół. Interesujące? Na pewno pytanie brzmi, jak to się przełoży na granie. I teraz najciekawsza sprawa, proszę bardzo, zielone. Tak wygląda obecne zielone, czyli mamy tutaj ten wąski paseczek, w którym możemy stanąć. Ja tutaj nigdy nie gram, tutaj ta, 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 ta część mapy jest dla mnie po prostu martwa. Nigdy tutaj nie gram, rzadko kiedy w ogóle staję czymkolwiek w tym miejscu. No a tutaj proszę, zobaczcie, już nie będziemy skupieni żeby grać tylko i wyłącznie ten środek tej mapki. Mamy tutaj rozciągnięte zielone, więc takim medem, takim czołgiem lekkim nie będziemy już zmuszeni do jechania w ten krzak i stanie tutaj 20 minut, 15 milion lat i tak dalej i tak dalej. Być może ta część mapy w końcu odblokuje dość klaustrofobiczne granie na Overlordzie. Zobaczymy, przekonamy się, być może już niedługo. No i oczywiście po drugiej stronie mamy to samo Mapka z rzutu Od drugiej bazy, tutaj znowu już wąski Ten przejazd na tym polu Całe pole zostanie poszerzone, proszę bardzo Cyk, no i nawet bym powiedział, że Zmienione i to dość mocno, zniknął nam bunkier Poszerzona została ta strefa Teren też się pozmieniał, zobaczcie W tym miejscu, wiem, że tak dziwnie klikam Ale żebyście widzieli mniej więcej wizualnie Jak te zmiany Tutaj, jakie zmiany tutaj zaszły tutaj, Tędy chyba będzie w ogóle, można przyjechać, tutaj jest chyba jakiś Hudał, nie? Co? Można sobie zagrać Agresywniej wypykać przeciwnika. Nie głupie, nie głupie. Zobaczymy, tylko jakie faktycznie będzie mieć to przełożenie na Gierkę. Okej, okay, tak wygląda ta część mapy Nic tutaj się nie zmieniło, bo to jest Obecny Overlord i kliknijmy sobie Ten nowy cyk. okej okay, Czyli trochę, okej, okay, czyli tutaj Zrobili zamiast takiego leju, po prostu Zrzucili tutaj jakieś budynki Nie wiem, czy tam jest bunkier, czy nie Powiększyłbym to, ale nie wiem, czy Cokolwiek zobaczę, tak, tutaj są Bunkry, jakieś skałki Tam też są jakieś budynki do chowania się Żeby móc sobie to oflankować, zagrać agresywnie Lub grać w dole, no jeżeli to przejmiesz A ktoś tutaj będzie grał na wieży, no to jest raczej z tą dbicie. No ale trzeba uważać, bo ta linia jest dość długa, więc być może będzie to właśnie promowało troszkę bardziej aktywne granie na tej mapie, bo tutaj często ludzie siedzą gdzieś tam pochowani w krzakach i nic po prostu nie robią. Zobaczmy jeszcze raz, hopa hopa sobie od tej strony, tak jest, tutaj już jest rzut od boku, od tej zeróweczki. Tak to wygląda obecnie, a tak będzie wyglądać na nowo. No okej, okay, tylko ja się troszkę martwię, żeby to nie było znowuż drugie, druga mapa typu Siegfried Line, że tutaj jest miasto, a tutaj jest zielone, które jest totalnie bez sensu. Ale chyba nie, bo tam jest po prostu jedna wielka, duża przestrzeń, a no tutaj możecie sobie schodkowo, że tak powiem, zajmować te strefy. Plus dodatkowo macie fajną strefę tutaj, gdzieś tam z osłoną, gdzie możecie tu sobie pusznąć prawdopodobnie zagrać jakoś agresywnie, grać na to. Tutaj pewnie są wybrzuszenia terenu, więc daje Wam to po prostu więcej możliwości. Tutaj mamy te zjazdy. To jest ten pierwszy zjazd od. Tej strony, okej okay. Wszystko ładnie, pięknie Na obecnej mapce Okej, okay. a teraz sobie zobaczcie Weźmiemy, ej Ty, a tamtędy nie da się przejechać jakąś milizną? Nie, no nie da się, bo jest czerwona linia Haha, taki bejcik, zostawili cypel No dobra, czyli tutaj sobie po prostu Zjeżdżamy, walczymy No ja mam takie wrażenie, że troszkę Troszkę lepiej będzie się mogło grać. Zobaczymy, jak te teki te będą karać właśnie po tej stronie. Sam jestem ciekaw, chciałbym to sprawdzić, żebyśmy mieli pełen obraz, no ale no tak jak mówię, póki to nie wejdzie na jakiś super test i nie, nie zostanie zaakceptowane, to raczej do tego czasu opcji nie mamy. Okej, okay, podjazdowa od tej strony, spoko, są bunkry standardowo, tutaj się nic raczej. Nie zmienia, no tutaj, nie, tutaj, tutaj można przejechać, zobaczcie, hej, tutaj będzie można sobie zagrać agresywnie pod tymi, pod tymi klifami, będzie sobie można wjechać z tej strony i z tej strony też, okej, okay, interesujące, zobaczymy tylko jak to się faktycznie przełoży na gierkę. Także tutaj zmiany na Overlordzie dla mnie ciekawe. Ja tam propsuję, tutaj gość napisał Huge Improvement i ma rację, bo ta mapa nie będzie taka denerwująca jak była do tej pory. OK, no to przejdźmy na Autostradę. Tak wygląda obecna autostrada. Czyli czołgami ciężkimi jedziemy sobie na 9.0 lub jakimiś upancerzonymi medami. E, przeważnie po tej stronie, rzadko kiedy e, północnej, tak? Ludzie grają bardzo agresywnie. E, tutaj te 1.2, ale się zdarza, więc tutaj nie ma o czym mówić. Ta strona jest. E... Kiedyś była lepsza, przez zmianami tutaj teren został zmieniony, tutaj można było grać sobie Magiciem, bardzo fajnie farmić, w dzisiejszych czasach średnio to wszystko wygląda i raczej bym nie polecał, stąd się snajpi, tutaj gra się aktywnie, agresywnie, no ja na przykład 1-2-3 rzadko kiedy gram, no chyba, że już faktycznie muszę, przestrzały są zewsząd, to naprawdę boli, więc trzeba uważać, często jest tak, że po prostu ta strona północna wygrywa sobie 1-2 i później domyka, od środka mapy drużyna grająca z północy, a drużyna z północy posiada tak naprawdę trzy linie do grania. I jest to najczęstszy scenariusz. Nie mówię, że jest to scenariusz, który się zawsze jest w stanie ziścić. No a jak Wargaming postanowiło zmienić tę mapę, już Wam pokazuję. No i przejdziemy do zmian właśnie na autostradzie. Jak to wygląda teraz? Już wam pokazuję, będę robił tak i tak. Będzie nam najłatwiej tutaj porównać te dwa screenshoty, żebyście mieli pełny obraz tego, jakie zmiany wargaming przyszykował. No i słuchajcie, ciekawa sprawa, bo tak wygląda zwykła autostrada obecnie, a tak wygląda po zmianach. I ktoś powie, to się nic nie zmieniło, dużo się zmieniło. Wybrzuszenie tego terenu czy podniesienie tego terenu może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o granie o podjeżdżanie w pierwsze tempo granie Agresywny, lub też później w ogóle granie w mid -game tak zwanym event-game, czyli w tej środkowej i końcowej fazie gry, czyli po dwóch i trzech minutach obecnie, bo gry się tak szybko kończą. No ale wiecie o co chodzi: więcej możliwości zmiany terenu. Im bardziej płasko na otwartej przestrzeni, tym bardziej ta przestrzeń jest po prostu niegrywalna dla praktycznie każdego czołgu z czołgami lekkimi, e, włącznie lub też łącznie. Zobaczcie, że nie tylko zmienia się teren w tym miejscu. Patrzcie na to. Widzicie? Tutaj cały ten teren został podniesiony. Nie ma już tego bzium, przynajmniej w tym miejscu. Jak sobie zwrócicie uwagę, to załamanie tego terenu już tutaj nie istnieje przynajmniej wizualnie w tej części mapy. Interesujące? Na pewno, ale znowuż mówię, trzeba byłoby pojechać, trzeba byłoby zagrać. O, tutaj to pięknie widać. Popatrzcie. Tak wygląda obecna autostrada, zjeżdżamy sobie z górki, podjeżdżamy pod górkę. Strasznie jest to uciążliwe dla czołgów takich mamucich, a tutaj. Słuchajcie, mamy teren wypłaszczony, czyli jedziemy tak naprawdę prawie po prostej, i być może będzie to też miało przełożenie na to, kto pierwszy zajmie jakie pozycje w mieście. Na pewno będę testował, na pewno będę sprawdzał. Dziwnie się na to patrzy, jak to tak wygląda, ale zmiana moim zdaniem na duży plus. Nie wiem, czy też widzicie w tamtej części się pozmieniało, ale do tego dojdziemy za moment. Moim zdaniem. Na pewno plusik, nie dlatego, że ta mapa wy, wymaga dużo zmian. Nie wiem czy jestem fanem tej półeczki z krzeczkami, ale przynajmniej nie dodali tutaj żadnego domku ani żadnego e, ach, słuchajcie, ani żadnego żadnej skały wielkiej, żeby móc się tam skować i trzymać sobie tę czerwoną linię. Akurat nie wiem, czy to jest dobre do trzymania tej czerwonej linii, często lubiłem sobie tędy podjeżdżać i dostawałem pestki no w tym momencie ktoś może nas stąd kontrować. Co tutaj się tak naprawdę pozmieniało? Klikam. No dużo, znowu teren Znowuż teren. Ja wiem, że dla niektórych osób tutaj te zmiany terenowe mogą nie mieć takiego wielkiego znaczenia, ale jednak dla gameplayu będą mieć i to olbrzymi. Zobaczcie, tutaj jakaś woda, tutaj znowuż obniżenie tego terenu w tym miejscu. Zobaczcie, jak nisko schodzimy w tym momencie z całym z całym tym terenem. Wszystko jakby tutaj zeszło w dół, interesujące. Tam poszło w górę, tu zeszło w dół. Być może będzie można tutaj w końcu jakimś medem na spokojnie pograć. Zobaczmy, jak to wygląda od środka mapy. Sam jestem ciekaw, gdyby Wargaming tutaj raczyło wrzucać po prostu w jakiś tryb te mapki, żebyśmy mogli na nich pograć, żebyśmy mogli to przetestować, to byłoby super. Ej, co tutaj się stało? Okej. Okay. Zobaczcie, tutaj często stoją sobie jakieś tadeczki gdzieś tam po krzaczkach pochowane, a tu proszę, cyk, 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 cyk. Tutaj jakaś wielka fabryka została dodana. Jest wysunięty ten cypel z drzewkami, ze wszystkim, więc lightem będzie można sobie zagrać inaczej. Tutaj mamy w końcu jakąś usłonę, a w tym momencie jest pusto, więc zobaczcie, znowuż tak jak... Ej, tutaj będzie można zagrać na spokojnie ej, medzikami. Już w tym momencie nie będziecie tak odcięci od tej strefy mapy, że musicie przejechać otwartą przestrzeń i dostać 50 bomb na przykład. No tutaj już będzie można się schować, podjeżdżać sobie stopniowo. Tam jest jakaś wielka fabryka, być może to nie będzie miało takiego łatwego bicia, bo będzie można to skontrolować, jeżeli się zapuścicie od tej drugiej strony południowej, tutaj, no a stąd będzie mogli sobie podjechać, no to tutaj nie będzie takiej łatwej spłaty, być może przez te budynki, więc ciekawie, ciekawie, naprawdę się robi. No ja jestem akurat fanem, im więcej opcji do schowania się i zagrania sobie bezpiecznie, nawet podczas tych agresywnych ruchów, ja wiem, jak to brzmi, to wygląda interesująco. Ok, zobaczmy sobie od tej strony, tak to wygląda teraz. Często tutaj drużynka z południa zajmuje sobie to, 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 to. Zagra sobie tutaj, no i kara wszystko, to co z północy nie jedzie. A jak to będzie wyglądało? O, panie, panie. Mniej możliwości prawdopodobnie przestrzału ze względu na dorzucenie tutaj masy budynków, więc będzie można grać bezpieczniej. Ba, nawet będzie można sobie zagrać od tej strony i od drugiej strony, w sumie też agresywnie, bo nie będzie takiej łatwej spłaty. więc fajne dorzucenie tych wszystkich pierdółek tutaj, akurat w tym miejscu, ma to dużo sensu, bo nie są to tak zwane snipe spoty, tylko miejsce, w którym będziecie robić. Impresje. Ciekawe. Kolejne screen, Zobaczmy jak to wygląda w tym momencie z bliska w tej części mapy. O człowieku. W ogóle ten, te, ta cała wysepka, te całe podwyższenie tutaj z drzewkami bardzo zmalało. Więc już nie będzie takiej linii krzaczków, gdzie tutaj będą mogły podjechać trzy czołgi i robić uszkodzenia wręcz odwrotnie. Tam zostały tylko chyba dwa drzewka. Więc definitywnie chodzi o wymuszone bardziej granie na takim kontakcie niż na takim dystansie. Plus dodatkowo będziecie mieć ciągle te opty jak najbardziej, ale tu już nie będzie taka snajpa hamska, gdzie czołgi jadą przez 5 kwadratów i wy możecie w tym czasie zrobić bardzo dużo obrażeń. Tutaj będziecie mieć przeszkody, będą też osłony, gdzie można będzie po prostu podjechać i właśnie uniknąć tych wszystkich przestrzałów, albo przynajmniej ich części. Ciekawe. Zobaczmy w tym momencie, jak wygląda ta mapa z lotu ptaka oprócz miasta, które chyba nie było ruszane, ale do tego też zaraz dojdziemy. Opa. No, terenowo pozmieniało się sporo. Nie mówię, że jest to niesamowita zmiana, że jest to zupełnie inna mapa, ale tutaj też zostało to wszystko wygładzone. Zobaczcie z tego klifu. Już nie ma takiego ostrego klifu w tym momencie, tylko ten został zjazdowy. Okej, okay. jest to baza na podwyższeniu. To jest baza na podwyższeniu. Jest miasto, OK, I również. Gra... Wydaje mi się, że to fajnie zbalansuje tę mapkę. Wydaje mi się, że to fajnie może zbalansować tę mapkę. I w końcu nie będzie takich problemów z domykaniem tej strony na trzech liniach. Ale tak jak mówię, jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Jednak wygląda ciekawie. Ja chyba fan tych zmian. OK, ostatni screen, zobaczmy. Tak, jest standardzik, tak, bo nie widzimy tamtej fabryki. Widzimy tutaj ten most, którego już nie będzie. Robimy cyk i jest po prostu jeden przejazd. Czy to w 100% uleczy tę mapę? Tak jak mówię, Pożyjemy, zobaczymy. Ale wygląda to na tyle interesująco, że chętnie już dzisiaj bym to zagrał. Bardzo mi się podobają zmiany terenu w tym miejscu. Bardzo podoba mi się tutaj e, zmiana tego terenu, dodanie tej góreczki. No, zapraszam do dyskusji, czy podobają Wam się właśnie te mapy, czy może niekoniecznie? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy Overlord jest dla Was na plusik, czy Autostrada jest dla Was na plusik. Jeżeli tak, to napiszcie mi też czemu. I czy chcielibyście właśnie takie mapki zagrać?